Koniec gry. Nibiru ma wywołać tsunami i wpaść do oceanu, a przy uderzeniu może zwolnić jak statek kosmiczny lub coś w tym rodzaju. To coś zmierza prosto na Ziemię. Z odległości, jaka nas jeszcze od tego dzieli, wynika, że jeszcze trochę mamy czasu na przygotowania. Nibiru wiruje przeciwnie do wskazówek zegara. Wiruje wokół Słońca. NASA od dawna już wiedziała, że uderzy. Oni wiedzą o uderzeniu. Odmawiają mówienia ludziom prawdy. Takie tsunami zniszczyć może kontynent, a kraje przestaną istnieć. Oficjalnie NASA kłamie, że nie ma żadnego zagrożenia. Ale trajektoria lecącego obiektu nie daje złudzeń, to w nas uderzy. Obiekt ma pół mili, i o tym wiedzą naukowcy. Planeta daje tylko kilka procent światła, ale jej światło przypomina kometę, ale nie ma ogona charakterystycznego, jest tylko pochodzenia od komety. To działanie na powrót do przeszłości, aby zaczynać od nowa. Matryca, odbudowa Imperium Sumeru obcej cywilizacji. Upominają się o swoich niewolników, i kto z nimi jest, a kto przeciwko. Nibiru do Układu Słonecznego wejdzie za rok. Napędzany siłą z podwójnej gwiazdy bliźniaczej, która być może już jest. Chodzi o podwójne Słońce. To wyjaśnia zawirowania pogodowe, Nibiru to taki mini układ słoneczny. NASA ma na to dowody, ale nie ujawnia, i wiedzą, że od tego są duże zakłócenia, to coś powoduje wzrost bardzo dużej ilości planetoid. Deszcz gwiazd. I wejdą w kontakt z orbitą Ziemi. Nibiru spowodowała zakłócenie działania innych kosmicznych obiektów, jako hologramów. Nibiru była tutaj już dawniej i spowodowała także wielki wybuch, i wyłonił się po nim inny świat. I teraz tylko czekamy na wielkie wejście smoka. O tym całym zajściu od dawna nas informują poprzez kręgi zbożowe, które mają wpływ na to, co teraz się dzieje. O tym też trąbią od dawna nieliczne, ale wybitne naukowe umysły z całego świata, odmiennie od tego, co głoszą pseudonaukowcy z NASA. Nibiru towarzyszy Nemesis. Nibiru oznacza planetę przejścia. Nibiru wyskoczy zza Słońca, i wszyscy się głowią teraz, co jest za Słońcem. Dlatego tak to wszystko jest dla nas niewidoczne i ukrywane. Nibiru maskuje się za Słońcem. Kiedy przekroczy ekliptykę między orbitami Marsa i Jowisza, utworzy się sfera śmierci, najgorszy scenariusz, który przed nami ukrywają, a raczej przed hybrydami, będziemy wtedy jakby po tej samej stronie Słońca. Spalanie. Wtedy Nibiru przeleci między Słońcem, a Ziemią. Kiedy przejdzie przed Słońce, to wszystko całkowicie zatrze światło i tak nastanie ciemność. Wtedy nastąpi zmiana bieguna. Wraz z blokadą litosferii, a to spowoduje przesunięcie magnetyczne i poruszenie skorupy. Co tu jest dowodem, że Ziemia nie kręci się wokół Słońca i jest stała, bo jeżeli by była w ruchu i by doszło do reakcji blokady litosfery, to by była masakra. I już jesteśmy w trakcie takich przesunięć, to można stwierdzić przy pasach startowych, które są ustawione na kompas magnetyczny, i tam dopiero widać przesunięcia i dokonuje się zmian w ich ustawieniach. Tak więc żyjemy w czasach, gdzie północ będzie na południu i na odwrót, co jest pokazane na filmie 2012 w drastyczny sposób. Wiedząc o tym wcześniej, będziemy mogli przygotować swoje bazy i mając wiedzę, że większość z tych wydarzeń będzie holograficzna i sztucznie pompowana na wzór czegoś, co by przypominało to, co stało się ze światem dinozaurów. Jednak to będzie jak bolesne ugryzienie muchy. I nie należy popadać w panikę. To będzie program eugeniczny, aby pozbyć się życia na liniach brzegowych, i już od początku budowy takiej cywilizacji było to zamierzone do tego czasu. Ucisk tak naprawdę i niewolnictwo jest zasłoną dymną do tego, co naprawdę ma się stać z tym światem. Ten meteor zdetonuje powietrze. Zanim do tego dojdzie, nie wiemy jeszcze, ile czasu będzie przebywać Nibiru w Układzie Słonecznym Matrixa i czy stopniowo będzie powodować napęcznienie starego Słońca. Cały mechanizm tej apokalipsy dla hybryd polega jakby na usuwaniu błędów przez pioruny z kosmosu. A w ostateczności zatopienie, przynajmniej przy liniach brzegowych, ale nie tylko. To będzie najpierw zapłodnienie Nemesis i Słońca, i poruszenie nowego silnika. To także pokazują na różnych filmach i grafikach pomiędzy Ziemią a nowym Słońcem, gdzie pojawia się na scenie wielka planeta. Być może chodzi o Wenus, jako piekło. I jest też duże prawdopodobieństwo, że już w tym roku w listopadzie można będzie oglądać Nibiru, czerwoną małą planetę z rogami Saurona, czyli inaczej, Eru od Jahwe, jako pałac X, iluminacja NC.
Budowanie schronów pod ziemią przy tych przesunięciach ziemi i trzęsieniach jest wielkim nonsensem. Nasi przodkowie już pokazali, jak przetrwać, a jest tym tylko wiedza o tym, jak co działa i co boli, czyli to, co cię boli, zanim cię zabije. Przesłanie jest takie, by nie trzymać się tego, czego trzymają się teraz wszyscy. Odbierajmy czule te sygnały i nie bawmy się w przewidywania, a tym bardziej w dokładne obliczenia nadejścia katastrofy, zacznijmy poważnie zainteresować się bazą ocalenia. I głosy naszych przodków znowuż poprowadzą nas w góry Ślęża, a innych w Alpy lub inne miejsca, lub nawet chodzi o same doliny z dala od morza i oceanów i wielkich rzek. W miejscach, gdzie można mieć zapasy żywności i dobrą ziemię oraz przejście do podziemnego zbiornika z wodą od korzeni drzew z dawnej epoki. Zrozumieją to tylko ci, co wiedzą, na jakiej ziemi żyją, a więc mają wiedzę o tym, że życie jest w środku ziemi. A energia życia jest bliżej ludzi tych, co o tym wiedzą, niż ludzi, którzy mają oddalenie od prawdy i pozostaną tylko z bezkresnym ciemnym kosmosem i ze spadającymi satelitami oraz ich złotym miastem nowej religii zaślepienia w New Age jako gwiazdy śmierci i ich zagłady. Kule ognia będą się magicznie wzbijać w niebo, ale to w większości będą sztuczki, hologramy. W jak efektownym stylu będzie się kończyć ich świat, niczym Wielki Sylwester, jako koniec epoki tysiąca sylwestrów, jednego dnia halucynacji, tysiące końców świata w jeden dzień, i będą wierzyć, że jest to niebiańskie wyrównanie, ufając do końca medium. Wierząc w jasną stronę, przy czym tworząc ciemną stronę i jeszcze gorszą. Tylko głupcy będą przerażeni, ale jakie to jest ludzkie. Niech ta wiadomość dociera wszędzie, gdzie to możliwe. Ten kanał jest blokowany, a więc zacznijcie masowo propagować link do tego filmu na różne inne strony i zapodawać znajomym i swoim bliskim, o ile widzicie jeszcze w tym sens. Jak pozyskać pełną wersję zeszytu NC? Wystarczy wpłacić darowiznę od 20 zł do 50 zł w zależności od Twoich możliwości. Przyczyniasz się tym samym do wydania książki o niebocentryzmie, która będzie istniała w Bibliotece Narodowej. To będzie pierwszy poważny krok do ujawnienia największej tajemnicy masonerii. Otrzymasz także link do pobrania książki w wersji MP3 z lektorem. Nie zapomnij podać danych do wysyłki, no chyba że zadowolisz się tylko wersją wideo. Zeszyt NC jest w formie książki, ale to stara wersja, a nowa wersja jest tylko na MP3. Konto do wpłat, w opisie pod filmem.